Siemanko, przed Wami Klabater, spotykamy się z Wami dzisiaj tutaj Kuba i Tomek. Jesteśmy nową inicjatywą CDP.pl, ogłosiliśmy się w miniony weekend na Pixel Heaven i chcielibyśmy Wam dzisiaj kilka słów powiedzieć o naszym nowym projekcie. Nasz nowy projekt to nowa marka CDP.pl. CDP.pl znacie na pewno, bo jesteśmy na polskim rynku od ponad 20 lat, a teraz chcemy wydawać gry na całym świecie i to nie byle jakie gry, bo po pierwsze gry niezależne, a po drugie także w ogromnej mierze gry polskie, bo chcemy wspierać polski rynek. Jeżeli zastanawiacie się co to takiego klabater, skąd ta nazwa? Klabater to w żeglarskich opowieściach znanych przede wszystkim na Bałtyku taki duch albo skrzat, który przede wszystkim pomaga żeglarzom, łata im dziury w kadłubie, a także wskazuje drogę swoją latarenką, którą znajdziecie w naszym logo. I to co najważniejsze, mamy kilka bardzo, bardzo fajnych produkcji. Są to tytuły, które na Pixel Heaven tak naprawdę przyciągały gigantyczne kolejki, ze względu na to, że oprócz tego, że mieliśmy na swoim stanowisku VR, to mieliśmy też polskiego JRPG-a, co jest bardzo, bardzo niespotykane w Europie, ale także mieliśmy bardzo ciekawą konferencję, na której ogłaszaliśmy cały nasz tajemniczy projekt. Jeszcze myślę, że warto dodać, że naszym głównym celem jest wspieranie polskich produkcji, aczkolwiek oczywiście jesteśmy otwarci na również inne zagraniczne pomysły. Może ja zacznę krótko o tytułach. Alice VR. Taka dość nietypowa produkcja, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, przygotowana jest pod VR, aczkolwiek będzie również działała bez gogli. Alice VR opowiada nam historię rozbitka, który znajduje się na tajemniczej planecie i gracz poprzez stopniowe odkrywanie fabuły, poprzez rozwiązywanie różnych zagadek trójwymiarowych, które świetnie ukazują moc VR-u, będzie mógł poznać historię i dowiedzieć się, dlaczego ta tajemnicza planeta jest wymarła. Dobra, to ze względu na to, że ja mam na sobie przepiękną koszulkę stworzoną przez warszawskie studio Pixelated Milk, powiem o Regalii. Regalia jest to tytuł, który tak naprawdę zawojował Kickstartera. Wielkie ukłony dla warszawskiej ekipy ze względu na to, że jest to... Chłopaki zebrali 90 tysięcy dolarów. Dokładnie tak. Wielkie ukłony dla warszawskiej ekipy ze względu na to, iż porwali się na bardzo ciężki projekt. Zwłaszcza, iż to jest ich pierwsza produkcja, więc tym bardziej szapoba. Ale to, co najważniejsze, to dodatkowo do tego wszystkiego jest szczypta humoru dopisana, co powoduje, że ten tytuł jest naprawdę wart oczekiwania. Finds himself inheriting the great kingdom of Ascalia, but not everything is as it seems. Dreadful debts linger above the land. Shadowy shenanigans from the past come back to haunt our hero. Trouble lurks at every corner. Basically, he's saying you're going to see him fail a lot. That's not really what I... A lot. Look. He still sleeps with his toy unicorn. Symetry to kolejny tytuł, który wydajemy, tym razem od studia Sleepless Clinic z Bielska-Białej. Wspaniali ludzie, artyści, naprawdę z ogromnym wyczuciem tego, jak coś namalować, narysować, ja coś na tym nie znam, żeby to wyglądało naprawdę niesamowicie. Sama gra wygląda dokładnie tak jak te plakaty. To nie jest tak, że to jest jakiś key art, który stworzyliśmy. Znaczy jest, ale gra wygląda identycznie. Wektorowa grafika sprawia, że naprawdę no nie ma tak wyglądających produkcji na rynku, a sama gra to opowieść o rozbitkach na opuszczonej planecie, którzy muszą przetrwać w bardzo mroźnych, ekstremalnych warunkach, wrócić do domu, ale też dowiedzieć się, co się na tej planecie w zasadzie stało, a łatwo nie jest, bo w grę wchodzi także przedziwny, symetryczny świat, który będzie wpływał między innymi na ich psychikę. To skoro Tomek jest przy kosmosie, to mamy dla Was jeszcze przygotowaną jedną produkcję, jest to The Last Journey, tytuł również stworzony przez studio Sleepless Clinic, w którym musimy znaleźć swój nowy dom w kosmosie, generowane losowo mapy, piękna pixelartowa grafika, cóż można więcej powiedzieć, czekajcie na nasze produkcje i trzymajcie kciuki za nasz projekt Klabater. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Zapraszamy na naszą stronę klabater.com, gdzie możecie wypełnić formularz i zgłosić swoje gry. Na pewno się do Was odezwiemy.